zostały jakieś smugi, tak. Coś tam. Pytacie mnie w swoich listach, czy mam malucha. Mam. To jest mój maluch, którego posiadam już 12 lat. I faktycznie znaczna część tego wizerunku, który tutaj widzicie, a w zasadzie no, ten kurz, to jest zamysł autorski na dzisiejsze obchody 50-lecia malucha. Maluch się kurzył spokojnie od 2015 roku, od 9 festiwalu Nitów i Korozji. Przed wyjazdem z garażu polakierowałem go całego mocnym lakierem do włosów, żeby tego kurzu nic dzisiaj nie ruszyło. Drugi maluch, którego dzisiaj przywieźliśmy, to maluch Michała. I śmieszny jest fakt, że oba te samochody, pomimo tego, że, stan techniczny obydwu, no, jest przepaść między jednym a drugim, kosztowały te 600 zł. Cześć, Maciej Dzień, Komisja Pojazdów Zabytkowych, Automobil Klub Polski. Jesteśmy na obchodach 50-lecia malucha. Przyjechało ponad 300 aut. Te obchody mają szansę przyćmić obchody 45-lecia Poloneza. Jesteśmy tu z maluchem, którego mieliście szansę oglądać, bądź nie, na jednym z naszych materiałów wideo. Jeśli jeszcze nie widzieliście, jak ten maluch zachowuje się na próbie sportowej, zapraszamy do oglądania. Tu mamy drugi samochód, który przywieźliśmy na dzisiejsze obchody. To jest samochód, który przez ostatnie 8 lat stał nieruszany w garażu. Ale słuchajcie, jak to maluch? Po wsadzeniu akumulatora niezawodnie odpala. Jaka jest historia obu tych aut? To opowiemy z Michałem, dlatego że przy zakupie obydwu uczestniczył, pomagał i tak naprawdę z Michałem kupiłem większość maluchów, które kiedykolwiek w życiu miałem, a było ich kilkanaście. No, a historia tych dwóch aut łączy się właśnie na tej wyprawie, kiedy pojechaliśmy po brązowego, który stał przez wiele, wiele lat na posesji u właściciela, zapadnięty po osie w ziemię. I tak naprawdę historia polegała na tym, że ten brązowy maluch był wystawiony na sprzedaż jakoś w 2011 czy 2012 roku. I ja go kliknąłem jeszcze w czasach, kiedy Allegro oferowało opcję kup teraz, dlatego że miał komplet alufelg. Stwierdziłem, że cokolwiek się z tym nadwoziem stanie, te alufelgi są warte tych 500 zł, które wtedy kosztował. Dlatego też jadąc po to auto aż za Oświęcim, zakładaliśmy najgorszy scenariusz w sumie, że nie uda się nim wrócić, ale w takim przypadku zdemontujemy alufelgi i zapakujemy je do tego malucha, którym pojechaliśmy kupić tego. Tak, właściciel był zdziwiony, że na posesję wjechał inny maluch, a nie laweta. Tak, bo od początku w rozmowach z właścicielem była mowa o tym, że to auto wrasta pod płotem, tak, i trzeba przyjechać po nie lawetą. My zdecydowaliśmy się pojechać po niego tym maluchem. Zabraliśmy ze sobą co? Dwa dodatkowe koła zapasowe? Bańkę oleju na wymianę, jakieś podstawowe narzędzia. Jakiś podstawowy zestaw, tak, części do malucha typu membrana paliwa, świece, przewody zapłonowe, może coś do gaźnika. Nie. I słuchajcie, przede wszystkim komplet opłaconych tablic rejestracyjnych, tak, bo to auto nie było w ogóle zarejestrowane i to było piękne w tym wszystkim. Nie zagłębiajmy się w te szczegóły. Wiesz co, może tak, może nie. Minęło 12 lat. To już dawno poszło na przedawnienie. Także tak, wróciliśmy tym samochodem na tablicach z innego malucha aż za Oświęcimia do Warszawy bezawaryjnie. Jedyna usterka, która wystąpiła po drodze, to był pasek klinowy. Tak, poluzował się pasek klinowy, co zaowocowało tym, że zaczęły się topić te wloty powietrza, bo auto się potężnie przegrzewało. Nie było ładowania, nie było chłodzenia. Tak. Całe szczęście, to już był wieczór, więc temperatura sprzyjała. Temperatura sprzyjała, bo ta podróż też była gdzieś w okolicy czerwca, lipca. W maju jeszcze. A w maju, ale to był ciepły maj, tak jak dzisiaj. Wyglądaliśmy przekomicznie, dlatego że gierkówkę wtedy remontowali i było po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. I nagle na czele kolumny samochodów, która miała tam, nie wiem, 10 km, jadą dwa maluchy, które wyciągają maksymalnie... Co jakiś czas zjeżdżaliśmy na stację benzynową, żeby upłynnić ruch. I najlepsze w tym wszystkim było to, że tuż przed wystartowaniem z tego Oświęcimia do obydwu tych maluchów zamontowaliśmy CB radia i takie 1,5-metrowe anteny na dachu. Tutaj zaraz gdzieś się w tle pojawi zdjęcie, jak to wyglądało. I faktycznie całą drogę na CB radiu
Kierowcy ciężarówek nas poganiali, zrozpaczeni, prosili, żebyśmy na chwilę zjechali, bo im się spieszy. I faktycznie my co pół godziny mniej więcej zjeżdżaliśmy na stację benzynową, żeby puścić troszeczkę ruchu. Tak, był duży szum, ale też wykazywali się zrozumieniem, bo wiedzieli, że nie możemy za bardzo szybciej jechać po prostu, więc z dystansem do tego podchodzili pozostali użytkownicy drogi. Słuchajcie, to był 2012 rok. Mniej więcej. To były jeszcze czasy, kiedy w Warszawie można było śmiało porzucić auto na ulicy i nikt specjalnie nie zwracał na nie uwagę. Nie było jeszcze takiej maniery jak teraz, że jak auto stoi miesiąc, albo jak wygląda brzydko, tak jak ten maluch, którego notabene nazwaliśmy z uwagi na jego kolor i wygląd klockiem. Chyba jakaś bitwa na odcinkę. Więc klocek zaraz po przyjeździe do Warszawy wylądował na jednym z ursynowskich parkingów. Pod Pokrowcem. Pod Pokrowcem. I wtedy to nikogo nie dziwiło. I wtedy to nikogo nie dziwiło. W tym czasie jeszcze wiele takich maluchów stało na parkingach pod Pokrowcami gdzieś u pierwszych właścicieli. Czasem tylko zajeżdżaliśmy na ten ursynów, sprawdzić, czy ten pokrowiec nadal na maluchu jest. Czasem trzeba było go poprawić. I tak auto nieniepokojone stało do października 2015 roku. Kiedy zdecydowaliśmy, że wyciągniemy go na 9. Festiwal Nitów i Korozji. Tu jest jego oryginalny numer startowy. I faktycznie, słuchajcie, w październiku klocek ożył ponownie. Po podobnych zabiegach właściwie. Po podobnych zabiegach. Przejrzeniu świec, pompy paliwa. Tak samo odpalił, przejechał rajd, gdzie po drodze zapalił po się drodze, gaźnik. Tak, po drodze zapalił się gaźnik, było troszeczkę przygód, natomiast najlepszą przygodą było to, jak jechaliśmy sobie ulicą Kolejową, dojeżdżaliśmy do ulicy Towarowej w Warszawie i widzieliśmy, jak na światłach czeka do skrętu w lewo policja. A z przeciwka jedzie takie mniej więcej tak wyglądające auto, może było troszeczkę czyste, bo błyszczało się ładnie, bo padało. Bo padało, więc, tak. Więc stwarzało wiele lepsze wrażenie. Więc ja nie zastanawiając się ani chwili, zjechałem do lewej i zacząłem się drzeć na Michała, wysiadaj. Ten nie wiedząc o co chodzi, zrobił dziwną, głupią minę, krzyczę dalej, wysiadaj. Wyskoczył z samochodu jak oparzony, szybko zamknąłem drzwi, zamknąłem je też po swojej stronie, stanęliśmy 2 metry od malucha i czekaliśmy na rozwój sytuacji. W pewnym momencie podjechała policja, popatrzyła, obejrzała malucha, chcieli coś do nas powiedzieć, ale ja się wtedy odwróciłem i udawałem, że tego nie słyszę. Byliśmy zajęci rozmową. Byliśmy zajęci rozmową, tak. Postali chwilę, postali, pojechali dalej i tak oto udało się dojechać na start 9. Festiwalu Nitów i Korozji. Sam rajd przebiegł bez większych problemów, poza tym, że zapalił się ten gaźnik. Tu też gdzieś mamy zdjęcie, jak na Dolnym Mokotowie... Odpalamy samochód na pych. Odpalamy samochód na pych, dokładnie. Słuchajcie, dotoczył się na metę, na mecie miła niespodzianka, wygraliśmy nagrodę w kategorii auto zaparkowane, wygląda jakby stało tu od zawsze. Piona! Drugi maluch, którego dzisiaj przywieźliśmy, to maluch Michała. Mieliście szansę oglądać go na próbie sportowej na naszym torze tutaj, który jest za tymi barierkami. Natomiast śmieszna jest historia zakupu tego auta i śmieszny jest fakt, że oba te samochody, pomimo tego, że, mniej więcej tyle samo, że stan techniczny obydwu no, jest przepaść między jednym a drugim, kosztowały podobne pieniądze. No. Oprócz tego, że łączy je właśnie ta wyprawa, łączy je też cena. Ten maluch w 2012 roku kosztował te 600 zł. A tego ten kupiliśmy w 2010. Kosztował też 600 zł. Też 600 czy 800, jakieś takie pieniądze. 800, bo jeszcze poprosiłem poprzedniego właściciela, żeby mi opłacił polisę przed sprzedażą. Aha. No tak, i ja tam wtedy jakiś... zapłaciłem za to tą cenę za auto plus za tą polisę. Czyli de facto kosztowały tyle samo. No, ten rok czy 2 lata różnicy to tak naprawdę wtedy te ceny tak nie wariowały, tak, żeby to jest to pewien fenomen wynikający z tego, że w tej chwili mamy sztuczne pompowanie cen w zasadzie wszystkich samochodów, które noszą jakiekolwiek znamiona klasyków i każdy za swojego malucha, Poloneza, dużego Fiata czy jakiekolwiek inne auto sprzedaje, chciałby sobie kupić co najmniej kawalerkę w Warszawie. Kiedyś, w czasach przedinternetowych czy wczesnointernetowych,
było trochę inaczej. Faktycznie te oferty szczególnie, tak, były bardziej realne, szczególnie w różnych odległych miejscach Polski. Ten maluch przyjechał spod Oświęcimia, może te 500 zł, które zostało wtedy na niego wydane, nie wydawało się wcześniej jakąś wybitnie atrakcyjną ceną, natomiast przypominam, że miała ona lufelgi. Natomiast ten egzemplarz był w stanie absolutnie idealnym i jego przebieg to jest tam koło 15 tysięcy kilometrów w tej chwili. Dlatego, słuchajcie, dało się kupić takie samochody za cenę roweru z supermarketu. Gdzie te czasy? Bezpowrotnie minęły niestety. Nie chcesz sprzedać? Panie, teraz wiesz pan, ile to kosztuje? No, słuchaj, nie wiem, ale mam w kieszeni pół paczki gumy do rzucia i 5 zł. Ja tu przed chwilą miałem klienta, mówił, że to chyba z 15 tysięcy, co najmniej. Kilometrów? Do zapłacenia. A, do zapłacenia. No tak, na tego też cały czas trafiają się klienci. Każdy pyta, czy przywiozłem go tutaj na handel. Nie, nie przywiozłem go na handel, on zostaje u mnie na zawsze, ma dożywocie. Będzie jeździł. Może jeszcze nawet w tym sezonie wyjedzie na drogi w pełni legalny, dopuszczony do ruchu. W tej chwili jeździ, no ale siłą rzeczy w takim stanie żadnego przeglądu raczej nie przejdzie. Dobrze, no wracając do tego malucha. No, wspomniałeś, że ta historia zakupu też była dosyć śmieszna. Faktycznie tak było, bo Maciek namawiał mnie dobre 2 tygodnie, żeby to auto kupić. Wisiało na ogłoszeniach za tą cenę 600 zł. Z jakimiś tam... Nikt go nie chciał. Miał jakieś tam takie sobie zdjęcia, które no, było po nich widać, jak się dobrze im przyjrzeliśmy, że to jest samochód w dobrym stanie, ale była nie było to takie oczywiste. Jest garażowany. Tak. I faktycznie po jakichś tam detalach było widać, że on musi być w stanie oryginalnym, nierestaurowanym, że to nie jest tak, że ktoś go sobie tam odmalował wałkiem czy odkurzaczem, że jest to faktycznie ładnie zachowany maluch. No ale siłą rzeczy, no wisiał te 2 tygodnie, zanim Michał się zdecydował. Zdecydował się, bo powiedziałem mu, że już jak on go nie kupi, to ja go kupię. W końcu uległ i kupiłeś go na spółkę z kolegą. Z takim naszym kolegą. Potem koleje losu sprawiły, że Michał stał się 100% właścicielem tego samochodu i tak ma go do dziś. Pamiętam, jak właściciel tego tak, auta to jest, sprzedając... To jest zabawna historia, bo jak już obejrzeliśmy samochód, poszliśmy do domu właściciela podpisać umowę, więc oczywiście jego żonie zebrało się na wspomnienia z tym związane i zaczęli opowiadać całą tą historię i mówili nam, że wiecie chłopaki, no to radio, które tutaj jest w tym samochodzie, Radio Safari 5. Myśmy zapisali się na ten samochód w połowie lat 80. No i wtedy gdzieś udało się kupić to radio. I ono od 80 chyba tam 5 czy któregoś leżało tutaj na regale i czekało, aż go odbierzemy. Odebrali go w 91 roku. Więc tak się wtedy kupowało samochody. Oni to jakoś inaczej wtedy sprzedali, bo oni chyba powiedzieli, że są związani z tym autem od 25 dłużej, lat. Tak. Podczas gdy sam samochód w chwili zakupu miał tych lat... Podczas gdy sam samochód w chwili zakupu miał tych lat 19, oni wyjeżdżają nagle z tekstem, że są z nim związani od 25 lat. My tak, no nie wiem, jakaś przedpłata była i tak dalej. Przecież 91 rok, wolny rynek, można było pójść i kupić tego malucha. A oni właśnie wtedy pokazują, że o tutaj na półeczce mieliśmy ołtarzyk, gdzie było Radio Safari 5 kupione do tego samochodu. No, należy pamiętać o tym, że te przedpłaty z lat 80. były jeszcze realizowane. Dostawy tych samochodów przedpłaconych już po przemianach ustrojowych. Do tej pory są realizowane, bo co i rusz pojawiają się w prasie informacje, że jak masz pełni opłaconego malucha, możesz taką książeczkę zmonetyzować. I gdzieś na początku tego roku podano aktualny kurs wypłaty książeczki malucha, to tam było niecałe 20 tysięcy złotych z tego co pamiętam, czyli kwota, za którą nie kupisz dzisiaj żadnego nowego samochodu, a ówcześnie było to, nie wiem, 60 średnich pensji, 30 średnich pensji. No parę lat oszczędzania, żeby takiego malucha kupić. Mamy tu bardzo osobliwą konkurencję, przeciąganie malucha na czas. Konkurencję prowadzi organizator całej imprezy, członek Komisji Pojazdów Zabytkowych, którego mamy tutaj. Mateusz, o co w tym chodzi?
Jak widzisz, mamy tutaj wyznaczony krótki odcinek na szerokość dwóch płyt. W środku siedzi zawodowy kierowca, który ma za zadanie wcisnąć hamulec w odpowiednim momencie. I uczestnicy muszą w jak najkrótszym czasie przeciągnąć na linię malucha ze startu do mety. Meta między osiami, tak jak na próbach sportowych? Meta jest jak tylne koło minie pachołek. Okej. Okay. Wtedy kończy się pomiar czasu. Ile to tak przeciętnie trwa? Rekordzista ma 5.33 czas, a taka przeciętna to jest około 6-7 sekund. A mierzyliście w ogóle odległość? Ile tu jest? Mierzymy na płyty po prostu. Okej, mierzycie na płyty. Dobra, czyli odległość dwóch płyt w niecałe 6 sekund. Tak. Startujemy. Dobra, 3, 2, 1, start. No. 5,99. Czyli nie mamy rekordu, 5,33, ale poniżej 6 to jest bardzo, bardzo zawodowy czas. Poniżej 6 sekund, 5,99. Nie mamy rekordu, jeśli chodzi o przeciąganie malucha, natomiast trzymamy rekord, jeśli chodzi o liczbę maluchów na bemowie. W tym momencie tak, już nie mam jeszcze pełnych informacji z biura zlotu, ale zdaje się, że 350 aut pękło. O kurde. Słuchajcie, 350 aut, polonezów było prawie 400. Myślę, że frekwencja jest podobna. Auta wjeżdżają, wyjeżdżają, dlatego tak naprawdę będzie ciężko policzyć, ile ich było, poza tym, że mamy jakąś ewidencję z biura rajdu. Mateusz, nie przeszkadzam ci. Dzięki. Wrócimy do ciebie po próbie i opowiesz nam jeszcze o tym niesamowitym wydarzeniu. Pewnie. Słuchajcie, maluchów jest pełno, jest ich ponad 300, natomiast tu jest zdecydowany faworyt w konkursie na najstarszego malucha. Podobno starszego dzisiaj nie ma. Rocznik 7.3, w dużym stopniu oryginalny. Pytanie, czy odrestaurowany? Odrestaurowany. Niestety nie zachował się w tak pięknym stanie, auto było odbudowane. Z bardzo złego stanu, czy z takiego względnie dobrego? Ja uważam, że jak na ten rocznik, to auto było w bardzo dobrym stanie, no jednak potrzebowało ingerencji blacharza i lakiernika. Słuchajcie, jest to niesamowite, dlatego że jest to polski maluch z 73 roku. Ich było naprawdę bardzo mało, zachowało się ich do dzisiaj jeszcze mniej. Ja takiego malucha miałem, sprzedałem go w 2007 czy 2008 roku. Faktycznie w dalszym ciągu mam z nim kontakt, dlatego że garażuję w tym samym garażu, w którym reszta moich samochodów. Natomiast tu mamy drugi egzemplarz. Myślę, że ze świecą szukać trzeciego, dlatego że tak naprawdę myślę, że liczbę egzemplarzy polskich maluchów w Polsce jesteśmy w stanie policzyć na palcach obydwu rąk. Popraw mnie, jeśli się mylę. Zgadza się. No ja znając kilku właścicieli takich aut, no uznaję, że jest na ten moment 6-7 sztuk takich aut, które można uznać za auta z 73 roku, a nie tylko na przykład dokumenty, które po nich pozostały i karoseria, która została zmieniona w jakichś latach po prostu. No tak, później. No bo częstą praktyką było to, że właśnie ludzie w pewnym momencie, jak maluch skorodował, dostawali przydział na nową karoserię, papiery zostawały te same, natomiast karoseria się zmieniała i zależnie od tego, jaka ta karoseria była, czy to był jakiś tam późny ST, czy wczesny FL, ten maluch przechodził pełną transformację i przestawał wyglądać w zasadzie tak, jak ten maluch z 73 roku. Jak dobrze poszło, no to zachowały się szyby, wnętrze, może nawet koła z oryginalnymi hamulcami, no ale w zasadzie tej wartości kolekcjonerskiej taki maluch już nie posiadł. Zgadza się. No, była to częsta praktyka, ale no, było też to duże ułatwienie dla osoby, która na przykład miała taki, załóżmy, wypadek, tak? Mogła pójść rzeczywiście kupić nową karoserię, przełożyć sobie to, co zostało do auta, które świeżo zakupił, no i dalej cieszyć się z jazdy. No niestety no, dostępność tych samochodów była taka, jaka była, więc ludzie tak jakby no, ratowali się tym, co mogli. No i tak jak mówiłeś, no, auto rzeczywiście ma dużo oryginalnych detali, bo widzę, że ma szyby Sikorsky takie, jak powinno mieć. Ma pewnie jakieś tam Siemy, czy Siemy, Altissimo, kierunki Olsa, dokładnie. Korek w lewo, jest dużo takich detali. Dla malucha z 73 roku. Dywan też jest zupełnie inny, to za chwilę pokażemy, a tymczasem powiedz, jak w ogóle wszedłeś w posiadanie tego malucha? Wiesz co, to jest trochę legenda, którą ja pamiętam jeszcze z jakichś tam wczesnych, młodzieńczych lat, o których mi opowiadał mój dziadek razem z moim tatą.
że jest tam taki starszy pan, co pod kocem trzyma malucha, co we flanelowych rękawiczkach zimą go wypycha, nie jeździ w zimę, nie jeździ w deszczu, dywan rozkłada przed dywanem, żeby śnieg w bieżnik nie naszedł, odpala, chowa z powrotem i wraca w przyszłym tygodniu, żeby go po prostu przepalić. No i ja powiedziałem, że ja bardzo chętnie kupię taki samochód, ale to dziadek razem z tatą wybili mi to z głowy i powiedzieli, że tam sąsiadów jest kilku, którzy już, że tak powiem, trzymają rękę na pulsie i będą próbowali kupić ten samochód. No niestety pan do końca swojego życia nie sprzedał tego samochodu, a mi zupełnym przypadkiem udało się kupić ten samochód. Po prostu tak, że ja pojechałem do moich dziadków w odwiedziny na kawę i przyszła pani, właścicielka tego samochodu, która powiedziała, że no generalnie ona chciałaby oddać ten samochód, a że mój dziadek miał malucha, no to przyszła właśnie do niego. Ja mówię, że no, ja bardzo chętnie kupię historia ten samochód. Jak z bajki, słuchaj, jak szóstka w totolotkę. Nie do końca, bo zakup tego samochodu trwał 4 miesiące. Bo w momencie, kiedy ja powiedziałem, że okej, dobrze, chcę kupić ten samochód, no to pani powiedziała, że a może jednak ktoś z rodziny weźmie. No i tu jest magiczne słowo, ktoś z rodziny. Dlatego no, zakupy trwały dość długo. Ja starałem się odwiedzać tą panią regularnie, rozmawiać z nią, mówić, że to auto naprawdę trafi w dobre ręce, że ja je odrestauruję, zrobię tak, żeby było okej. Co ciekawe, przez pierwsze 2 miesiące ja tego auta nie widziałem. Widziałem tylko zdjęcie wydrukowane z napisem. Z napisem, że to jest polski Fiat 126P 1976. I mi to w tym momencie generalnie nic nie zmieniało. Ja po prostu chciałem kupić taki samochód i gdzieś tam poświęcić się temu, żeby odrestaurować i mieć takie auto. Jak to się skończyło? Skończyło się to tak, że podczas którejś odwiedzin ja poprosiłem o dowód rejestracyjny od tego samochodu i zobaczyłem, że no nie zgadza się to, co pani mówiła wcześniej i samochód jest jednak troszkę starszy, jest z 73 roku. No mi to dalej nic nie mówiło, bo ja interesowałem się maluchami, ale nie aż tak bardzo. No i po powrocie do domu zacząłem googlować ten temat. I okazało, że ktoś już prowadzi tak jakby listę takich samochodów, które się zachowały. Jest ich tam 5. Mało tego, tam były właśnie uwzględnione numery nadwozia. Okazało się, że mój numer jest najniższy z tych, które tam są dostępne na tej liście. Natomiast słuchajcie, który z kolei ten maluch zjechał z linii produkcyjnej. Dlatego, że z maluchami z 73 roku było tak, że one w większym bądź mniejszym stopniu przyjeżdżały do Polski złożone, były pospawane na włoskich liniach produkcyjnych i ta numeracja nadwozi faktycznie była kontynuacją włoskiej numeracji. Dlatego też ciężko stwierdzić, czy to jest pierwszy, drugi, 15, 500 wyprodukowany maluch. Mamy pewne podejrzenia, że to jest koło 300, tak? Ja mam teorię taką, która tam mówi o numerze na części zamienne. Generalnie ciężko ją potwierdzić, ale ciężko też może i obalić. Ja uważam, że to jest 369 egzemplarz, który zjechał z linii. A znasz może datę pierwszej rejestracji? Data pierwszej rejestracji jest wrześniowa. 16-17 września. Ktoś pytał mnie już o to, właśnie sprawdzałem to ostatnio. W tym moim to jest chyba czerwiec, z tego co pamiętam. Więc, ale to też ja, nie wykluczone, że one po prostu... Ja nie mówię o tym, że jestem w 100% pewny, że tak jest. Mówię, że mam taką teorię. Chciałem sprostować jeszcze jedną rzecz. Jest auto, które ma niższy numer nadwozia niż moje. Mhm. Niestety nie ma oryginalnego numeru nadwozia, więc no, trochę z tego kolekcjonerskiego punktu widzenia trochę traci na wartości. Tak, miał jakiś tam wypadek i przez to, że numer był nabity na nadkolu, to nadkole zostało wymienione. No ten uważam, że jest najstarszym oryginalnym egzemplarzem z oryginalnym numerem, z oryginalną tabliczką. No i tyle. Rewelacyjny kolor też. Dobra, słuchajcie, spróbujemy Wam teraz pokazać te detale, które odróżniają malucha z 73 roku od każdego późniejszego malucha. W zasadzie z 74 będzie podobny, bo to przez pierwsze 2 lata produkowano te samochody z części, które przyjeżdżały z Włoch, w zasadzie gotowych zestawów montażowych w mniejszym bądź większym stopniu złożonych. I dopiero w 75 roku, jak ruszył zakład numer 2 Tychy, te maluchy zaczęto spolszczać.
Także oczywiście takim standardowym elementem, który pojawił się w 73 roku i przetrwał chyba do 76, to są felgi z napisem Fiat. Już tak, od tylko, 77 roku tego napisu nie było, z tego co pamiętam. Zgadza się, ale to nie jest jedyna różnica, ponieważ te felgi akurat są płaskie, one są przystosowane pod zwykłą śrubę z podkładką sprężystą i jak zwrócimy uwagę, mają tutaj wąskie przetłoczenie między felgami. Jak przejdziemy się gdzieś pomiędzy maluchami, to zobaczymy, że tych felg było kilka rodzajów, właśnie później już przystosowane pod śruby stożkowe z takim podcięciem oraz z szerokim tym przetłoczeniem pomiędzy. Zupełnie inne są też te fletnerki, szczególnie sposób mocowania tego zamknięcia, bo to jest przyklejane. Niestety tak, jest to taka dość ferelna sprawa, tak, większość, bo one większość dość często samochodów się odklejają. Ma właśnie to przyklejone na jakąś żywicę, specjalny klej i tak dalej. Zresztą krążą legendy o tym, że wystarczyło podejść z zapalniczką, podgrzać to, wtedy można nie było sobie tą szybkę Nie sprawdzałem tego nigdy, ale rzeczywiście takie legendy są. Lecimy dalej, słuchajcie. Tu jest taki charakterystyczny też dla wczesnych maluchów element, wspomagający przewietrzanie komory silnika, tak? Dodatkowe wloty powietrza. Korek, oczywiście, korek zupełnie niespotykany i ten jest w rewelacyjnym stanie. To jest też wyróżnik auta z 73 roku. Restaurowałeś go, czy on się tak nie zachował? Nie, on się zachował w takim stanie, tak samo jak całe wnętrze również zachowało się w takim stanie. A propos wnętrza, to pewnie nie dostrzeżemy, chociaż może tu będzie widać, jest zupełnie inny dywan. Faktycznie charakterystyczny też dla tych wczesnych maluchów, z takiej jakby plecionki. Nie wiem, czy nam... O, całkiem widać, tak. I też zachowany oczywiście w rewelacyjnym stanie. Boczki drzwiowe z listwą chromowaną, to jest element, który też przetrwał tam do drugiej połowy lat 70. jeszcze w zasadzie. Mhm. Natomiast widać, że no, auto jest z jednego kawałka i chyba nie kompletowałeś go z kilku takich maluchów. Nie. Auto zachowało się w bardzo dobrym i wysokim stanie kompletności. Tak na dobrą sprawę, z rzeczy, które przysporzyły chyba najwięcej problemów, jeśli chodzi o zdobycie, to była ta lewa trójkątna szybka. Ja tej szybki szukałem 8 lat. Udało się ją kupić, żeby była pasująca rocznikiem do produkcji. Z ciekawostek to... Tą szybę musiałem kupić z 73 roku z polskiego auta, aha, bo włoskie, jak sam dobrze wiesz, były wiercone, była to już wersja poprawiona, gdzie te klamki nie odpadały, więc to generalnie był element, którego znalezienie jest po prostu najwięcej czasu zajęło. Komora silnika, czy czymś się różni od późniejszego malucha? No słuchajcie, przede wszystkim tym, że na śrubach montażowych tego auta są podpisane, mają napis Fiat te śruby. Także taki charakterystyczny element też wczesnego malucha składanego z tych włoskich części. Co prawda o włoskich maluchach mówi się, że każdy, kto tam ma malucha z lat 70. opowiada, że nie, to jeszcze na włoskich częściach i tak dalej. Natomiast faktycznie od 75 roku tych polskich części było coraz więcej. I z takich charakterystycznych, jeszcze kończąc myśl, wokół silnika mamy klapę, która też jest wyjątkowym rarytasem i występowała właśnie tylko w tych rocznikach 7.3, 7.4. Jest to klapa, która ma dużo mniej wzmocnień tutaj. To nawet nie chodzi o to, że ma te dodatkowe otwory, bo one przetrwały w produkcji do 76 roku. Natomiast faktycznie tych elementów wzmacniających, ta beleczka jest zupełnie inna, to jest trochę skrócone, także ta klapa, przynajmniej w teorii, jest też dużo lżejsza. Jest też dużo lżejsza i na pewno jest dużo mniej sztywna. Tak. Z jakiegoś powodu poprawili to później i te wzmocnienia były... Ja jestem zawsze, wiesz, zastanawiam się, czemu zrezygnowali z tych dodatkowych otworów wentylacyjnych. Nie mam pojęcia. Nie? Być może chłodniejszy klimat w Polsce po prostu nie wymagał tak dobrej wentylacji komory silnika. Nie wiem, no to trochę ciężko jest nam weryfikować, dlaczego było tak, a nie inaczej. Ale rzeczywiście jest tak, że tych elementów takich różniących tutaj jest bardzo dużo. Tam w środku, na przykład w komorze, też te boki są metalowe, które i to było tylko w tym roczniku. Regulator napięcia jest zamocowany odwrotnie. Ta blaszka tutaj nad tłumikiem wygląda inaczej. Ta I regulator oczywiście Magneti Marelli, oryginalny. Zgadza się.
ta blacha pod silnikiem zwana gitarą, no tutaj mało przypomina gitarę, tak, bo jest z jednego jest kawałka blachy. Tak. Ja podczas na przykład rozbiórki prądnicy znalazłem filcowe przekładki w łożyskach zamiast tych takich plastikowych, które, które ówcześnie są stosowane. Więc no, takich szczegółów jest dużo. Jest, na pewno jest więcej niż wiem. Bo co chwilę gdzieś tam ktoś podsyła. Tak, tak naprawdę takich zmian konstrukcyjnych, nawet niewielkich, których się nie zauważa w takiej eksploatacji samochodu, jest masa. No, ja się jakiś czas temu dowiedziałem, że tam w 78 roku w Pimocie opracowano jakieś wzmocnienie nadwozia Poloneza wewnątrz tylnego błotnika, no bo jakiś tam rezonans szedł. I tak naprawdę kto o takiej zmianie konstrukcyjnej wie? No nikt. Ja tak na dobrą sprawę bardzo się cieszę, że trafiłem na odpowiedni warsztat blacharski, który się zajął renowacją, bo sam warsztat mi podpowiedział, że były różnice na przykład w podłodze, w tym jak wyglądało któreś tam wzmocnienie i że wzmocnienie pod lewarek gdzieś tam z przodu powinno wyglądać inaczej niż wygląda, więc trzeba to po prostu zmienić. Więc, ciekawe, skąd oni to wiedzieli? Zajmują, to jest warsztat, który się nazywa 126 Garaż z Poznania. Aha, okay. I oni restaurują wiele takich wiesz, po prostu tak samochodów. Naprawdę tutaj i oni, można się doszukiwać też analogii z włoskimi maluchami, więc mając obok drugiego włoskiego malucha, jesteś w stanie blacharsko odrestaurować takiego polskiego, no bo przecież one były spawane na tej samej linii. Jasna sprawa. Ja na przykład wiedziałem o tym, że tutaj podłużnice, czyli te trzy metalowe elementy, które są pod spodem, że one wyglądają inaczej rzeczywiście i wyglądają tak jakby w Fiacie 500, że są na kwadratowo zrobione, a nie tak delikatnie opływowo jak w naszej późniejszych maluchach, to o tym wiedziałem i to wiedziałem, że gdzieś tam trzeba na to zwrócić uwagę przy jakiejś tam renowacji, ale na przykład o wzmocnieniu tego lewarka nie wiedziałem, więc no cieszę się, że w odpowiednie miejsce auto trafiło i ktoś po prostu potrafił podpowiedzieć, że coś takiego być powinno. Także wybór koloru jest przypadkowy, czy taki był? Nie, taki był. Ja mówiąc szczerze, przez długi czas mówiłem, że to jest smutny kolor. I jest wiele ładniejszych kolorów z pierwszych serii, które można by było tutaj pomalować. No niestety patrząc w pewien sposób uznając siebie za ortodoksa, jeśli chodzi o renowację tego samochodu, no powiedziałem, że jaki by to kolor nie był, musi być pomalowany na taki, szczególnie w takim maluchu, skoro jest ich tylko 5, tak? Dokładnie tak, dlatego dbałem o każdy detal, o każdą śrubkę, żeby to odrestaurować, żeby to zrobić, no tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie robić jakiejś tam legendy, że tak było na 100%, tylko jednak te wszystkie elementy starać się odrestaurować i wsadzić z powrotem na swoje miejsce. Jasne. Dobra, słuchaj, gratuluję Ci pięknego malucha. Dziękuję ślicznie. Cieszę się, że jesteś z nami. Słuchajcie, mamy tutaj najstarszego malucha z lotu, 50-lecia Fiata 126P. Jeśli macie coś starszego, gnijącego w szopie, bądź gdzieś w garażu, na podwórku, bądź wiecie o takim maluchu, piszcie na zabytki@automobilklubpolski.pl. Uratujemy to auto. Dzięki. Cześć, dzięki. Straszny hałas. Jak się podchodzi do tego auta, to faktycznie czuć na całym ciele wstrząsy, jakie generuje ten wydech i te eksplozje. Można smażyć kiełbaski, tak jak ktoś to zauważył. Witam Was serdecznie na 50-leciu rozpoczęcia produkcji małego Fiata w Polsce. Dzisiaj przyjechałem na to zacne wydarzenie maluszkiem z 77 roku, który został wyciągnięty pod koniec zeszłego roku ze stodoły. W stodole spędził jakieś 30 lat circa. No i tak mniej więcej od stycznia zacząłem powoli przy nim grzebać, żeby przywrócić go na nasze polskie drogi. I proszę bardzo. Taki piękny egzemplarz, nie wiadomo jaki przebieg, oscyluje się, że może mieć faktycznie 24 tysiące.
które ma na liczniku. Lakier jest oryginalny, nie był malowany, jest troszeczkę durszlak, wiadomo jak to maluch gnił w takich typowych dla siebie miejscach. Zostało to zalepione, żeby nie rzucało się w oczy, została zrobiona trochę mechanika, podstawowe rzeczy przy silniku, kable, świece, aparat zapłonowy. No i testuję maluszka i codziennie mam jakieś przygody, coś kolejnego się musi wysypać, także nie ma takiej jazdy, która jest totalnie bezawaryjna. Ale jeździ, wrócił i cieszy oko, cieszy duszę. Powiedz mi, Bosman, tak. Jak to się stało, że on ma żółte tablice? Bo ja słyszałem, że teraz są jakieś problemy z rejestracją samochodów na żółte tablice. Absolutnie, drogi Maćku, nie ma żadnych problemów. Wystarczy zrobić porządnie dokumentację zdjęciową, wypełnić białą kartę, zgłosić się do konserwatora, potem z decyzją konserwatora udać się do urzędu dzielnicy dla zamieszkania odpowiedniego, no i wtedy złożyć dokument o rejestrację samochodu na żółte tablice. Skąd ta cała burza medialna wokół? Nie wiadomo. Ktoś po prostu zasiał jakąś borutę i myślał, że osiągnie jakiś swój cel w tym, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Okej, auto kupione w tym roku. No pod koniec zeszłego roku można. Zarejestrowane w tym roku. Normalnie, bez żadnych problemów. Dementujemy oczywiście, tak jak najbardziej. Bardzo fajny maluch, naprawdę. Niestety, bardzo dziękuję. Czasy bezpowrotnie minęły, kiedy takie maluchy można było kupić za przysłowiową 500 zł. 500 zł, tak. Ten maluch już swoje kosztował, nie był tani, naprawdę, ale był wart tych pieniędzy. No na pewno. I na tamte czasy też, jeżeli się kupowało takiego malucha za 500 zł, to też była dobra inwestycja, ponieważ nawet jeżeli ktoś kupował taki samochód, żeby go dobić, dojechać, nauczyć się nim jeździć, koszty naprawy takiego samochodu naprawdę nie przekraczały jakiegoś dużego budżetu, więc... No nie dalej jak przedwczoraj ci się zepsuł i go sam naprawiałeś w garażu podziemnym. Tak, godzinka, półtorej godzinki, może maksimum, wyjęcie gaźnika, rozebranie go na kawałki, przedmuchanie, przepłukanie, złożenie od początku wszystkiego, uszczelki nowe i tak dalej. Za pierwszym razem zagadał i jeździ do tej pory, także naprawy nawet przy tym samochodzie można wykonać we własnym zakresie. Używając do tego na przykład młotka, śrubokręta i klucza numer 13. No tak jak Michał, który swojego żółtego malucha w tej chwili uruchamia za pomocą klucza do kół, bo... Kijek mu się złamał. Tak, dokładnie, to też było bardzo fajne i kijek zawsze się woziło w maluchu po to, żeby podtrzymać pod sufitkę, a jeżeli maluch nie chciał odpalić, wyciągało się ten kijek spod sufitki, opierało się bagażnik i odpalało się go z kijem. Dobrą praktyką było wożenie jeszcze monet... Poczekaj. Nie, połączy. No dobra, załóż sobie, bo... Nie zbiera? Nie wiem, bo nie słyszę, ale wolę... No halo? Raz? Tak. I teraz kontynuujcie dalej. Dobrą praktyką było jeszcze włożenie jednozłotowej monety, dlatego tak, że te maluchy faktycznie jak w czasach, kiedy nie miały jeszcze blokady kierownicy, można było odpalić za pomocą jakiejś jednozłotowej monety bądź kawałka drutu, mostkując ze sobą dwa bezpieczniki. Tak dwa jest. Skrajne bezpieczniki w skrzynce bezpieczników, jeżeli się je połączyło, można było swobodnie tą dźwigienką malucha odpalić i o ile nie miał blokady kierownicy, można było maluchem odjechać. Faktycznie wrócić do domu. Dokładnie. To była dokładnie. Też taka powszechna praktyka kradzieży tych aut, bo wystarczyło, tak jak przy okazji tego malucha 7.3 mówiłem, podgrzać zapalniczką zamknięcie tej trójkątnej szybki, fletnerki, otworzyć sobie, jakoś tam wsadzić rękę, otworzyć drzwi, otworzyć maskę, zmostkować dwa bezpieczniki i odjechać tym maluchem jak swoim. Przy okazji, jakby ktoś miał ochotę odpalić jakiegoś malucha bezpańskiego na ulicy, to właśnie teraz know-how Maciek sprzedał. No tylko niestety... Nie zachęcamy do takich rzeczy, ale jakby ktoś miał problem, to już wiadomo, jak to zrobić. Niestety, już tam od lat 80., kiedy pojawiła się stacyjka z blokadą kierownicy w maluchu... Już było ciężej, bo faktycznie trzeba było mieć ten kluczyk, żeby odblokować kierownicę. No, można było malucha odpalić, no ale co z tego, jak można było jechać tylko w pozycji... Na przykład do przodu albo w kółko. Albo tak, jak te koła były skręcone, zablokowane i tak dokładnie dalej. Dokładnie tak. No, oczywiście patentów różnych w tych czasach była masa. Patentów antykradzieżowych.
przerwać jeszcze na chwileczkę, bo żeton też zawsze się woziło ze sobą na wszelki wypadek, jeżeli wywaliło ci bezpiecznik. To zamiast bezpiecznika wkładałeś po prostu monetę, jechałeś dalej. Także ta moneta miała wiele różnych zastosowań w takim maluchu. Także kontynuując. Wycisz się. Mamo, nie ma. Łukasz, jestem przy maluchu, nagrywamy film, także jak chcesz, to chodź. Tak, tutaj przy starcie do próby sprawnościowej. No hej. Przepraszam, bardzo mama dzwoniła. Na obiad mam jechać. Bardzo mi przykro. No, dzisiaj mielone. To już odwołuję, lepiej, to już lepiej. Tak. Słuchajcie, takich patentów antykradzieżowych w maluchach była masa, dlatego że funkcjonowaliśmy wtedy w gospodarce niedoboru i nie dało się kupić podstawowych części do serwisowania samochodu. Kradli wszystko. Kradli na przykład reflektory, dlatego że reflektor w maluchu da się wyjąć od zewnątrz, po prostu go pociągając. Tak, ma dwie plastikowe zapinki, które... Ma dwie plastikowe zapinki, dokładnie. Montowano takie specjalne ramki stalowe, które przykręcano po wewnętrznej stronie bagażnika i one zabezpieczały te reflektory przed kradzieżą. Jeżeli udało się faktycznie otworzyć tą fletnerkę i dostać do bagażnika, to można było wtedy jakoś próbować to odkręcić, natomiast to też był czas, więc prędzej kradziono wtedy koło zapasowe i akumulator. Słuchajcie, rzeczy maluch, takie naprawdę bardzo niedostępne na bardzo czasy. Niedostępne. Maluch z 76 roku, którego kupiłem tam kilkanaście lat temu, miał na akumulatorze założone dwie kłódki. To był patent właściciela na to, żeby nie ukradli mu akumulatora. No to też było rozwiązanie. Także faktycznie jakieś blokady kierownicy, jakieś takie łańcuchy spinające kierownicę z pedałami, z dźwignią zmiany biegów, to hebel było na porządku dziennym, jakiś tak schowany hebel. A, to mam ciekawą historię, Maćku, dla ciebie odnośnie takich różnych zabezpieczeń w maluchu. Na przykład antykradzieżówka w maluchu mojego kolegi była zamontowana w popielniczce. Któregoś razu, jak jechaliśmy na jakiś rajd, jedziemy sobie po trasie i w pewnym momencie ktoś postanowił zamknąć popielniczkę. Maluch zgasł. Zachodziliśmy w głowę przez godzinę, co się zepsuło. No i dopiero później, jak zadzwoniliśmy do kolegi, który miał tego malucha, powiedział, a ruszaliście zapalniczkę? No tak, to weź ją otwórz. I pojechaliśmy dalej. To jest taki ciekawy wiersz. To jest ciekawostka i to jest niestandardowe rozwiązanie, które gwarantowało, że faktycznie złodziej na to nie wpadnie. Natomiast pamiętam z opowieści ojca, jak w 86 roku kupił nowego Poloneza i miesiąc po zakupie pojechał montować alarm. W stacji montującej alarmy zaproponowali mu, że zamontują przełącznik od alarmu na środku deski rozdzielczej, bo taką mieli praktykę. Bardzo ciekawe. Montowali zabezpieczenia, które miały uchronić te auta przed kradzieżą, ale zupełnie nie czaili motywu związanego z tym, że wystarczy wsiąść do takiego samochodu, przełączyć przełącznik będący w widocznym miejscu i ten alarm jest dezaktywowany. Natomiast wiesz, może robili to właśnie dlatego, że to było zbyt oczywiste, że to jest jakiś przełącznik pewnie do świateł i dlatego zostawiali to na oczach. Wiesz co, niekoniecznie, bo to był taki dwupołożeniowy kołkowy przełącznik. Z napisem autoalarm. Tak. Nie, proponowali też wtedy faktycznie naklejkę na szybę autoalarm. Natomiast ojciec z tego świadomie zrezygnował, żeby nie sugerować, że samochód jest jakoś tam jakoś zabezpieczony. I faktycznie tego Poloneza, którego notabene mam do dziś, dostałem go jak miałem 13 lat, 4 lata temu został odrestaurowany, teraz od 4 lat przechodzi proces składania. Słuchajcie, kradli go chyba 6 razy i za żadnym razem nie udało im się odjechać, dlatego że poza tym alarmem, który oczywiście po otwarciu drzwi zaczynało wszystko trąbić, wszystko błyskać i tak dalej, posiadał też genialne odcięcie zapłonu w postaci kontraktronu zamontowanego w jakimś tajemnym miejscu pod deską rozdzielczą i zanim nie przyłożyło się magnesu w tym wiadomym tylko dla właściciela miejscu, to auto nie odpalało. W sensie ono kręciło, taki immobilizer na tamte czasy. Auto kręciło, nie dawało absolutnie żadnych objawów, że coś mogłoby być odłączone, natomiast faktycznie nie zapalało. I to rozwiązanie faktycznie uchroniło tego Poloneza przed kradzieżą, no mówię, dobre 6 razy. Te trójkątne szyby w tylnych drzwiach miał wymieniane co najmniej 4 razy. No. Nie ma sposobu na złodzieja, ale to akurat było widocznie najlepsze rozwiązanie, żeby ten samochód maluchy, nie został maluchy skradziony. Też kradli faktycznie jeszcze bardziej chyba niż Polonezy. Część legalizowano, część rozbierano i po prostu w drugim obiegu pojawiały się części z tych kradzionych, rozebranych na części maluchów. Dlaczego? No przede wszystkim to, o czym mówiłem. Tych części nie można było kupić w sklepie. Chyba, że ktoś miał znajomości, to wtedy gdzieś tam z jakoś spółki spod lady można było coś dostać, tak? No ale no to naprawdę trzeba było mieć znajomości i
też zaplecze ewentualnie na jakąś wymiankę, czyli powiedzmy dam ci pralkę, daj mi koło od malucha. No tego typu rzeczy, tak, bo też ludzie niechętnie te rzeczy sprzedawali za pieniądze, które były wtedy środkiem płatniczym, bo z tymi pieniędzmi nie było co robić, tak? Co z tego, że ja sprzedałem koło zapasowe z malucha za, nie wiem, 100 zł, tak? I chciałbyś zatankować ten samochód za 100 zł? I za te 100 zł potem nie mogłem kupić reflektora na przykład, albo jakiegoś innego elementu, który był potrzebny. To raczej były takie bartery, takie... Tak, bartery, handel wymienny, tak wyglądały giełdy, tak wyglądał drugi obieg. Polmozbyty rządziły się swoimi prawami, no tam faktycznie trzeba było mieć jakieś znajomości. Dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci serdecznie, Maćku, za zaproszenie na to zacne wydarzenie. Wszystko dzięki Mateuszowi. Kochajcie maluchy, kupujcie maluchy, reperujcie je, nie wyrzucajcie na złom, naprawdę. To jest samochód, który zmotoryzował Polskę i zmotoryzuje jeszcze niejedno pokolenie. I o dziwo, paradoksalnie, słuchajcie, pomimo tego, że ceny maluchów poszybowały, wczoraj wieczorem włączyłem komputer, przejrzałem OLX-a, maluch jest nadal najtańszym samochodem zabytkowym, jaki możemy kupić. Oczywiście nie mówię o takich egzemplarzach jak ten. Mówisz o produktach krajowych, tak? Tak, mówię o produktach krajowych. W dalszym ciągu da się lepszego bądź gorszego malucha, ale jeżdżącego z przeglądem, z jakimś ubezpieczeniem kupić za 2,5-3 tysiące złotych. To naprawdę tak, jest samochód, od którego można zacząć swoją przygodę z motoryzacją. Słuchajcie, nie musi być od razu piękny, tak jak ten mój brązowy maluch. Bawcie się, jeździcie tymi samochodami na każdej imprezie weterańskiej. Przywitamy Was z otwartymi rękoma. Trzymajcie się. Maćku, co się właśnie stało? Wystartowaliśmy malucha do próby sportowej. I na czym ta próba polega? Na przejechaniu bezbłędnie trasy, co się nie wszystkim udaje. Okej, okay. Słuchajcie, pytam, na czym ta próba polega, dlatego że to nie jest takie ewidentne, dlatego że Maciej jest naszym specjalistą od rajdów na regularność, więc myślałem, że może przepluć tutaj ten wątek regularnościowy i chodzi o to, żeby przejechać tę próbę w zadanym czasie. Natomiast nie, próba jest typowo na czas. O! Taryfa. Widowiskowy przewóz. Tak, próba jest typowo na czas, próba jest bardzo ciasna, techniczna i trzeba uzyskać jak najlepszy czas przejazdu. I oczywiście przejechać ją bezbłędnie. Dużo załóg się gubi? Bardzo dużo. Jesteśmy bardzo zaskoczeni. Tu są rzeczywiście dwa takie bardzo trudne elementy wprowadzone. Ale bardzo dużo się myli, także rzeczywiście nie jadą po trasie, no. Nie zwracają uwagi na pewne niuanse trasy. Czy jakieś potwory startowały, bo widziałem tam na płycie malucha z centralnie umieszczonym silnikiem. No tak, startują tu też takie słopy typowe z jakimiś silnikami od Fiata Punto i różnymi innymi fiatowskimi silnikami. Nawet fajnie to jedzie, fajnie to gada, miło się ogląda. Okej. Okay. Lepsze czasy niż zwykłego malucha, czy nie bardzo? Bo próba jest dosyć ciasna. Próba jest ciasna i rzeczywiście tutaj kluczem jest pojechanie bardzo płynne, dynamiczne, ale niekoniecznie najszybsze auto wygrywa. Okay. Oczywiście taki dość szybkie auto ma najlepszy czas, ale przede wszystkim bezbłędny, płynny przejazd. Okej, tu mamy ciekawostkę, bo zawodnik zdecydował się wystartować z przyczepką. Tak. Dlatego nie wiem, czy on już jechał, ale wróżę, że pościna pachołki. No, miej nadzieję, że za każdy pachołek jest 5 sekund kary, więc to raczej mu nie pomoże. Dobrze, obserwujemy przejazd. Dzięki. Nie przeszkadzamy, startujcy. Kolega jedzie treningowo. Treningowo tylko, dobra. Szyby. Będzie... Szyby. Będzie taki przejazd jak polonezem? Musisz szyby zamknąć. Szyby. Walizka przymocowana? Nie. No nie, no to jak? Zgubi tą walizkę jak nic. To jest przejazd zamykający chyba, tak?
Mały PRL przyjechał do nas czymś wyjątkowym, słuchajcie, maluchem ze służb mundurowych, takim oto czerwonym strażakiem. Powiedz mi, czy takie maluchy strażackie faktycznie służyły w polskiej straży pożarnej? Raczej służyły jako pojazdy gospodarcze, no bo takim samochodem ciężko jest zgasić pożar, ale faktycznie dociągania przyczep, przykładowo pontonów, ewentualnie przyczep kempingowych, znaczy nie kempingowych, tylko niewiadówek, do ciągnięcia jakichś motopomp, czy po prostu gospodarcze rzeczy, żeby dowieźć coś do jednostki, to tak, mogły do tego służyć. Ale tak jak mówię, do pożarów to raczej nie wyjeżdżały. Mógł też nimi jeździć jakiś lokalny komendant straży pożarnej, tak? Także raczej samochody takie lekkiego przeznaczenia, tak? Żadnej zabudowy gaśniczej w nich nie było. Te syreny, twoja inwencja, czy faktycznie takie samochody jeździły? Faktycznie takie samochody jeździły. Moja inwencja jest belka, jest zrobiona przeze mnie, ale megafony oraz kogut był tutaj. Okay. Ale to jest faktycznie odkupiony ze straży pożarnej? Tak, to jest, znaczy, do końca historia nie jest znana, ponieważ właściciel zmarł, ale odkupiliśmy od żony właściciela i powiedziała, że nie wiem, po prostu stoi taki strażacki, czy to jest oryginał, nie ma pojęcia. Okej. No, na pewno jest rodzynkiem, ewenementem na tym zlocie. Tak. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem strażackiego malucha. Milicyjne, czy potem policyjne, takie jak tutaj, trafiały się. Trochę ich było. Nawet jakieś zdjęcia zachowane są, które wzbudzają, no, jakiś uśmiech, bardziej politowania niż no i sympatii pewnie też, bo cóż takim maluchem milicja mogła zrobić? No, ewentualnie słyszałem, podjechać że na stanowisko. Słyszałem, że psy przewozili. Takie maluchy. To ja tej historii... wyciągały się fotele przednie, jeden fotel przedni, tam wkładało się klatkę i wtedy psy tam można było. Okej, bo faktycznie w erze Cinquecento te samochody Cinquecento były przeznaczone do wożenia psów policyjnych. O maluchu tej historii nie słyszałem, ale człowiek uczy się całe życie. Dokładnie. Też fajny samochód. Fajnie, to są różne historie, pytanie czy to jest prawda. Ja w tych czasach nie żyłem, więc no nie mam pojęcia. Ja też nie pamiętam tego z ulic. Jeżeli widzieliście kiedykolwiek strażackiego bądź milicyjnego malucha, piszcie w komentarzach, wklejajcie zdjęcie, jeśli jakiekolwiek macie. Chętnie dowiemy się od was, czy ta historia jest prawdziwa, czy nie. Dzięki. Dziękuję również. Podobnie jak w przypadku Polonezów, dzisiaj pomaga nam WWL Polonez Team. Bez waszej pomocy ta impreza by się nie udała. Jak było? Dla nas było super i dziękujemy bardzo za zaufanie i że mogliśmy pomóc, tak? Co następne? Jaką imprezę robimy? Bo teraz zdaje się kalendarz jest pusty. Pusty jest. Kolejną rocznicę FSO gdzieś tam w listopadzie? W listopadzie, dokładnie. Tak. Będziemy Dobra. Robić. Może was czymś zaskoczymy, mam parę pomysłów. Może to będzie jakaś impreza zlotowa, może to będzie jakiś rajd. Fajnie, że mamy pomocników. Dziękuję Dokładnie. Bardzo. Dzięki serdeczne. Jesteśmy tutaj z organizatorem. Mateusz, powiedz mi, ile w końcu lat przyjechał? Pytałem cię o to już dzisiaj, ale jesteśmy prawie na końcu imprezy. Mamy jakieś podsumowanie? 400? 400, prawdopodobnie 350 na pewno. Okej, prawdopodobnie na pewno 350 samochodów tak. przyjechało. Słuchajcie, to jest kolejny rekord. Z roku na rok tych aut jest naprawdę coraz więcej. Praktycznie co roku zlot jest coraz większy, dwa razy większy. Przepuszczamy wyjeżdżające ekipy, dlatego że impreza już powoli się kończy. A też są ekipy z całej Polski, więc które mają dosyć daleko do domu. Więc to zrozumiałe, że muszą wracać. Mamy taką kategorię w nagrodach? Mamy, jeszcze nie sprawdzaliśmy dokładnie na mapach, ale były załogi z Opolszczyzny. Zdaje się, że nawet z zachodniopomorskiego były też reprezentacje międzynarodowe z Niemiec i z Holandii. Z
świecie to są tysiące kilometrów przejechanych po to, żeby świętować obchody 50-lecia Malucha tu w Warszawie na terenie Automobilu Polski. O, mamy naszego honorowego gościa, który przyjeżdża na każdą naszą imprezę. Jak było? Bardzo dobrze. 350 samochodów to jest... Powiedz mi, masz te fanpage'e, kluby i tak dalej. Opowiedz coś o nich. Dwie nazwy, czy ile tam tego prowadzisz? Tak, jako fanpage nazywamy się, można nas znaleźć jako Fiat 126P Klub Warszawa, a grupa dyskusyjna, forum nasze to Warszawskie Maluchy. Poza tym... Działamy od 2014 roku, więc w tym roku przypada nasz jubileuszowy 10 zlot, no i jak widać z pełną pompą się frekwencja odbył. Dopisała. Poza tym jesteś oczywiście członkiem Komisji Pojazdów oczywiście. Zabytkowych Automobil Klubu Polski. Także mamy tutaj człowieka, który jest człowiekiem orkiestrą, multum zainteresowań, ale jego oczkiem w głowie faktycznie są maluchy. Ile tych samochodów posiadasz? W tym momencie mam dwa maluchy. Różne samochody miałem, ale maluchy cały czas są... Inne auta się zmieniają, a maluchy zawsze pod domem zostają. Czemu? Skąd ta miłość do malucha? So, od tego się zaczęła moja przygoda z motoryzacją, od jakiegoś tam pierwszego właśnie malucha, którego dostałem od rodziców i którym gdzieś tam uczyłem się na polnych drogach jeździć. To jest dokładnie ten samochód, obok którego stoimy. W tym roku dokładnie mija w czerwcu notabene 15 lat, od kiedy mam ten samochód. I on raz jest ładniejszy, raz jest brzydszy, bo wiadomo, przez te 15 lat troszkę się go poprawia, troszkę gdzieś tam znowu rdza wychodzi, ale że tak powiem, jest dożywotnim samochodem już. To jest piękna miłość. Ja mam Poloneza, którego rodzice mi dali, jak miałem 13 lat i faktycznie ten samochód od nowości w rodzinie też jest moim oczkiem w głowie. To są takie momenty w życiu, które pozwalają zaszczepić w młodym człowieku jakąś pasję i odciągnąć go od takiego teraz modnego przesiadywania w telefonie czy przed komputerem. W naszych czasach, jak my byliśmy młodsi, faktycznie jakieś te zagrożenia związane z internetem, z grami komputerowymi, też to wszystko było demonizowane, więc rodzice mieli czasami rewelacyjne pomysły, dawali swoim dzieciom samochody, czy to maluchy, czy polonezy. No i potem tak się kończy. I potem tak się kończy, tak? Na ich nieszczęście wyrastają z tego takie świry, które zamiast spędzić czas w niedzielę z rodziną, siedzą na rozgrzanym betonowym lotnisku i organizują imprezy, na które przyjeżdża Kilkaset samochodów. Dziękuję ci bardzo. Również do zobaczenia, Maćku, na zebraniu za półtora tygodnia. Do zobaczenia. Go zalało, a poza tym nie pracuje najlepiej, dlatego że dosyć długo stał, konkretnie od 2015 roku, od 9 Festiwalu Nitów i Korozji, ale honorowy przejazd na 50-lecie malucha musi być. Zawrotna prędkość 20 km na godzinę do bramki, beczka, dobrze, nawrotka, ciasna brama, kolejna beczka, jedna bramka, druga bramka, trzecia bramka i nie wiem, czy z dobrej strony objechałem, ale mamy metę. Dziękuję.